Cześć Becia. Dzień dobry. Co tu kroisz, ziemniaczki? Ziemniaczki na frytki. Jabłuszka. Tak, jabłuszka. A co to będzie? Będzie jabłecznik z budyniem. I poczekaj chwilkę, bo muszę coś pokazać. Patrzcie. Widzicie? Jak wcina? No, wsuwa jakby jadła schabowe. Co nie? No. A ludzie się dziwią. Jak to ona tak warzywa wsuwa? No. Super, ale ona od małego była uczona i... Tak jest, ona od małego jadła. Ma chlebeczkę, jabłuszko, wszystko jest. Nawet jak pani je jabłko, to Majcia będzie jeść z panią jabłko. Co jest ciekawe. Ale jabłca, pokaż jedno. Panu tak. Właśnie pokazuje tutaj, że ta patrz, jakie ładne jabłka. Zobaczcie. Piękne. Wczoraj kupiliśmy. Tak, wczoraj kupiliśmy. Ale jaka promocja była? No, były po 2 zł. Po 2 zł kilogram. Kilogram więcej. Gloster czy jakoś? Tak. Może to nie pod... Każdy powie, że szara Reneta jest najlepsza. Co nie? A ja uważam, że każde jabłko jest dobre, które się nie rozpada. Fajne, twarde, nie? Tak, jak jest właśnie takie twarde jabłka, bynajmniej, no ja tak lubię, nie lubię jabłek takich, jak się daje do jabłecznika, takich jak dla małych dzieci, takie wiesz, takie starte na tarce czy coś, no mi po prostu nie smakują. Ja wolę o takie, one zmiękną, bo one zaraz będą podsmażane oczywiście, więc one zmiękną. I co, jak podsmażysz? Aha, teraz będziesz je podsmażać, tak? Tak. Jak podsmażę jajka, chciałam powiedzieć. Jabłka, to odstawię je i będę robić ciasto pod spód. Pokażemy? Tak, a też tak. Pokażemy, ale, nie? Tak, ale całkowity przepis na ciasto, takie właśnie... To jest u Ciebie na kanale, Becia gotuje, będzie. Nie? Będzie. Znaczy, na jabłecznik jest. Na jabłecznik. Ale chcę takie zrobić, takie ciasto. Teraz, żeby jak nie macie herbatników, żeby bardzo szybko po prostu zrobić sobie spód do jakiegokolwiek ciasta. Zamiast herbatników. Patrzcie na miseczkę Majuni. Majunia? Wylizana. Wylizałaś miseczkę? Co? Żaba? Już patrzy, bo pani jabłka kroi. Aha. Nic. Nic. Maja to taki nasz mały odkurzacz, nie? Ale dzisiaj była niedobra. Nie zjadła tabletek. No. W ogóle karmy z tabletkami nie chciała w ogóle ruszyć. Ostatnio pytaliśmy, kto chętny do skopania działki. No i za dużo chętnych nie było. Nie. Ale działka jest skopana. Tak. Dzisiaj pan był. Ze specjalną maszyną. I działka skopała. Mówił, że tak twardej ziemi to nie widział dawno. Maszyna nie mogła dać rady, a on mówi, on łopatą za żadne pieniądze by nie zrobił. No. Także pokażemy wam, jak wyglądało przed i jak wygląda po. Tak. No, także wrócę do Beci, jak będzie robiła ciasto. Tak. No i jak tam nasze jabłuszka? No ja już jabłka będę ocalać. Patrzcie, ile soku puściły. No, ale wody. Nie, no to jest sok z jabłek. No sok. Ale to nic nie szkodzi, my sobie poradzimy. Pierw co robimy? Nigdy nie dajemy pierw, czy zależy kto co daje. Dają kaszę manną, dają bułkę tartą, a ja daję... Kuskus. Kaszkę kuskus. To jest coś, co nie zmienia smaku jabłek. Kaszka kuskus jest neutralna. Ale co dajemy pierw? Cynamon. A dlaczego? Cynamon też nam wpije wodę, więc zawsze zaczynamy od dodania cynamonu, no bo jak jabłecznik bez cynamonu? No nie może być, prawda? Prawda? No, prawda? Prawda? Prawda. Tak. Ale od razu ładnie pachnie, co nie? No. Ja nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam zapach cynamonu. Uwielbiam. Co, jak woda odparuje? Zobacz, troszkę mniej się wody już zrobiło. Aha. Widzisz? No. No bo cynamon zabrał wody. O, dobra.
jabłka oczywiście mają już swoje wszystkie przyprawy, tak jak powinny być, to znaczy troszkę kwasku, troszkę cukru, troszkę masła. O, zobacz, ile jest mniej. Prawie wcale. Dlatego właśnie mówię, zanim dodacie cokolwiek, pierw dodajemy cynamon. Żeby się później nie okazało, że jabłka będą suche jak wiór. I dopiero teraz widzę, że ile można dodać kaszki kuskus. Muszę ją ten. O. Gaz wyłączamy już. Dlaczego? Dlatego, że kaszka kuskus może być wrzątkiem zalana. O. No, troszeczkę widzę. I ona zaraz wsiąknie całą wodę. Dlatego, bo ktoś mi mówi, dlaczego pani jabłka daje do jabłecznika podsmażone. Właśnie dlatego, że nie wiem, ile puszczą wody, żeby później ciasto mi... Czy nie zrobiła ciapka? Nie, właśnie, ciasto mi nie pływało. O! O! Złamało się. Ale szajsowate! No to się Pepko nie popisało, co nie? Czekaj, gdzie jest jeszcze jakaś? Tu jest druga. Ciekawe, czy ta też się złamie. Żeby jabłka mieszać i żeby się złamało? Co nie? Jabłka mieszać i się złamało. Złamała się łyżka. O, i ona zaraz... To później to troszkę tak będzie jak przypomina, jakbyśmy mieli między jabłkami takie małe orzeszki. Mhm. No. Nasze jabłka ostygły? Tak, prawie, ale nie trzeba czekać, aż ostygną. I co Becia robi? Wyklejam blaszkę ciastem. Blaszkę? Tak, ciasto takie właśnie, o, będzie u mnie na kanale. Jest to ciasto, które praktycznie, słuchajcie, jak je upieczecie, to na wierzch możecie dać wszystko. Jabłka, gruszki, wiśnie. I Bartusia. Tak. O. Rabarbar teraz będzie. Oczek. Cisza. Nie. No. Także fajnie właśnie. Nie chcę gadać. Bo można dać wszystko. Nawet te brzoskwinie z puszki wyciągnąć. To jest fajny spód też do sernika. Także naprawdę można na tym cieście zrobić bardzo dużo innych. I nie trzeba wcale kupować tych, słuchajcie, ciasteczek i robić z tych ciasteczek. Ja nie lubię tego spodu z ciasteczek. Po pierwsze jest tak, bardzo słodki, a po drugie tam dajemy znów chyba kostkę masła czy ileś. To dla mnie jest, a tutaj jest 100 gram masła. Nie, w żadnym wypadku. Wolę sobie sama upiec, naprawdę. Bardzo szybko niż wziąć i z ciasteczka. No i co, wykleić do końca i co? No i do piekarnika, 20 minut. Aha, koniec. Ciasto, no. Tak, koniec. Dobra. Co teraz, Becia, robimy? No, ciasto, zobacz tutaj, jest podpieczone. No. Tak jak powinno być. Na to dajemy nasze jabłuszka. Ale takie na bogato ciasto. Patrz, muszę zmierzyć, jaka to jest blacha. Prostokątna. I teraz porządnie trzeba je tak przygnieść po prostu równo. Aha, i coś od razu wam powiem. Słuchajcie, ciasta z owocami nie trzymamy długo w blaszce metalowej. Chyba, że wyłożycie ją tu, tą folią taką, w tym rękawem takim foliowym, co się piecze. Ponieważ w zetknięciu one i tak, chociaż niby dałam papier, co nie? Ale to i tak te soki tak się zrobią, że przejdą. I słuchajcie, okazuje się później, że macie posmak blachy. Tak, blachy metalu. Więc ja robię w ten sposób. Jak tylko będę mogła, od razu biorę i
i wyciągam. Równiuteńko przyciskam, tylko chyba nie za mocno, żeby mieć drugą. Złamiesz drugą. Ale Macia muci. Wsuwa jak. I wejdziecie, to właśnie ja lubię, jak są, i patrzcie, te jabłka w ogóle się nie... Nie rozpadły. Nie rozpadły. Będą fajne. Tak, będą właśnie fajne. I co robisz? Budyń? Budyń. Trzeba teraz mieszać. To się nie przypalił, nie? Tak, troszkę zmniejszę. Zaraz wezmę sobie. No jak fajnie gęstnie jest. Jaki fajny. Ciasto naprawdę to, akurat co teraz robię, jest właśnie u mnie na kanale. Będzie link, co nie? Tak. I jest pyszne. To akurat nie przekroję Wam ani nic, bo to będzie dla naszej sąsiadki. Ciasto obiecałam jej upiec. To piekę. Będzie ból, czy nie ma ból? Jest. Jest. Las. Jest, gotuje się. Gotuje się. Odejdź. Daj tam tę łyżkę. Podaj mi. Tam. A majcie przy nas. Bo przez ten budyń te jabłka takie nie wysychają, co nie? One są cały czas po prostu wilgotne. No i jest dobrze. Tak. No i Bartek przyszedł. I? Kruszonka. Kruszonka na wierzch? Musi być kruszonka. No ja uważam, że musi. Dlaczego? Żeby nam się nie zrobił kożuszek. Kożuszek. No bo zima już się skończyła, nie? To po co ci kożuszek? No właśnie. Zresztą kto nie lubi kruszonki? Im więcej, tym lepiej. Ty ja. Nie? Ty nie lubisz kruszonki? A ja nie wiem. Ja nie wiesz. Dobra, blaszka jest jeszcze ciepła, czekaj, zobaczę. Nie mogę. Nie. Dobra, wsadzamy do piekarnika. Na ile? 180 stopni. 180? Tak. Tak na 60 minut. Jakby się zaczęło przypiekać, no to wiadomo, że ja skręcę o te 10. Czas zostawiam zawsze taki sam. Jedynie co, to skręcam po prostu. No, pokażemy jeszcze, jak Becia wyciągnie, tak, nie? Tak, tak, tak. No i co? Wyciągamy. Godzina minęła. Godzina minęła? Tak. Uwaga, odejdź, bo to buchnie gorąco. Ale pachnie. Ale pachnie. Normalnie. I na sufit. I do ciasta. Gorące, nie? Gorące. A ciuki piękne. Jest kurde piękne. Tak z daleka troszkę pokaż. No. Troszkę stygnie. No i będę wyciągać, co nie, bo ona jest. O, gorące. No nie, no za gorące jeszcze. Tak, za gorące. Ale jest piękne. I takie ciasto jest na moim kanale. Becia gotuje. I takie ciasto właśnie możecie obejrzeć u Beci. Tak. Od początku do końca. Do końca, tak. I żeby mi ktoś nie mówił, że nie wychodzi czy coś, bo wychodzi. To jest ten sam przepis. Zawsze go robię i zawsze wychodzi bardzo smaczne. Teraz tak nie wygląda ładnie, ale jak wystygnie i posypiecie cukrem pudrem... Wygląda ekstra. Tak, pokroimy... Teraz wygląda ekstra już. Pokroi się, to masz trzy warstwy. Ciasto, jabłka i budyń i kruszonka. No.
Pięknie to wygląda. To cztery. No, tego ciasta no nie mogę pokroić, bo to jest... No to cztery warstwy. To cztery, dobrze. No. Ale kruszonkę to tak nie widać, bo to takie, wiesz, malutkie tylko. Ale mówię, nie możemy pokroić tego ciasta, bo jest dla kogoś. No. Więc nie mogę wam pokazać, jak jest w środku, ale zapewniam, że jest takie samo, jak to... Albo i lepsze. Albo i lepsze. No, bo to się człowiek... Uczy, całe życie się uczy. Nie, to ciasto akurat ja robię non stop. No to... One wychodzi cały czas takie same. No bo inaczej nie może. No, inaczej nie może, no właśnie. Dobra. Kończymy. Tak, także. Także co? Żegnamy się do następnych filmów. Tak. Następny będzie z działki. No, pokażemy wam, co tam żeśmy nakopali. Pokażemy wam parę robaków ze trzy glizdy. Jedną rosówkę, które pójdą później do... Zrobimy koktajl. Nie, musimy powiedzieć. Koktajl rosówkowy. Ile było tych jaszczurek dzisiaj? Jaszczurki. No. A ile rosówek, tego wszystkiego, jak no. tego... A. Dobra, dobra, poopowiadamy później. Poopowiadamy później. Także trzymajcie się. Do zobaczenia, pa, pa. Pa, 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 pa.